Stres, zmęczenie, zmęczenie, trudne chwile i niektóre dysfunkcje seksualne mogą powodować frustracje seksualne w związku. Najlepiej jest jednak najpierw o tym porozmawiać z partnerem i poprosić o pomoc, jeśli jej potrzebujecie. Na seks można wpływać na wiele sposobów i z naprawdę wielu powodów. Na przykład stres, problemy, zmęczenie, a nawet pewne dysfunkcje seksualne mogą powodować liczne problemy takie jak frustracje seksualne w związku. W naszym dzisiejszym artykule zaprezentujemy Ci kilka porad, które pomogą Wam wspólnie te problemy przezwyciężyć. Zapraszamy do lektury. Frustracje seksualne w związku. Przyczyn frustracji seksualnej jest tyle, ile par istnieje na świecie, ale we wszystkich przypadkach rozmawianie na ten temat jest najskuteczniejszym narzędziem do przezwyciężenia tych problemów. Frustracje seksualne w związku mogą wynikać z braku seksu lub nawet dlatego, że seks nie jest już wystarczająco satysfakcjonujący. W obu przypadkach tego typu problem może powodować pewne konsekwencje, takie jak obniżone poczucie własnej wartości, stres i nerwowość, dystans emocjonalny w związku, sprzeczki i kłótnie, zmiany nastroju, w niektórych wypadkach nawet obsesja na punkcie seksu lub potencjalnej niewierności drugiej strony. Z drugiej strony istnieje także wiele różnych przyczyn tego ogólnego poczucia niezadowolenia. Albo dlatego, że przechodzisz przez trudny i stresujący okres, problemy osobiste lub etapy takie jak menopauza, a seks mniej do Ciebie przemawia, albo też dlatego, że brakuje Ci komunikacji na temat seksu z partnerem. Może to być również spowodowane nieustającymi kłótniami lub dysfunkcjami seksualnymi, które uniemożliwiają satysfakcjonujące życie seksualne i tym podobne. Niezależnie od przypadku, pytanie brzmi, co możesz zrobić, jeśli czujesz się sfrustrowany pod względem seksualnym? Porady dla par przeżywających frustracje seksualne w związku Stres, zmęczenie, zmęczenie, trudne chwile i niektóre dysfunkcje seksualne mogą powodować frustracje seksualne w związku. Najlepiej jest jednak najpierw o tym porozmawiać z partnerem i poprosić o pomoc, jeśli jej potrzebujecie. Poznajcie siebie nawzajem. Masturbacja może pomóc Ci lepiej poznać własne ciało i uświadomić sobie, co sprawia Ci największą przyjemność. Przede wszystkim powinieneś znać siebie, jeśli chodzi o seks. Wiele przyczyn późniejszych frustracji wynika z faktu, że członkowie pary nie wiedzą dokładnie, czego chcą lub co ich satysfakcjonuje. Z tego powodu uprzedzenia kulturowe, tabu lub edukacja seksualna, którą otrzymałeś w młodości, mogą odgrywać negatywną rolę i powodować niezadowolenie oraz frustracje seksualne w związku. Dlatego najpierw powinieneś dowiedzieć się, co Cię satysfakcjonuje, lepiej poznać swoją seksualność i ciało. W tym celu masturbacja może być dobrą metodą odkrywania siebie samego. Rozmowa to klucz do sukcesu. Nie ma sensu czekać, aż Twój partner lub partnerka zgadnie, co Cię satysfakcjonuje lub czego chcesz. Dlatego też powinieneś jasno mówić o tym, co najbardziej lubisz w intymnych relacjach. Z drugiej strony, jeśli występują problemy gdzieś między wierszami, lepiej też o nich porozmawiać. Może się zdarzyć, że coś, co robisz, jest satysfakcjonujące dla jednego z Was, ale tak naprawdę nie dla tej drugiej osoby. Z tego powodu powinieneś być szczery ze swoim partnerem. Skutecznie powinieneś promować wzajemną komunikację i otwarte wyrażanie swoich pragnień i potrzeb. Dobrym pomysłem może być wspólne spróbowanie czegoś nowego po wcześniejszej rozmowie o tym. Może odgrywanie ról lub nowe pozycje seksualne pozwolą Wam doświadczyć nowych doznań, które pomogą przezwyciężyć wszelkiego rodzaju frustracje seksualne w związku. Nie skupiaj się tylko na orgaźmie. Seks to nie tylko orgazm. Radość z każdego dotyku i uczucia to podstawowa część seksu. Wielokrotnie orgazm może przekształcić się w obsesję. Jednak seks może zapewnić więcej przyjemności niż sam tylko orgazm. W rzeczywistości pieszczoty i uczucia mogą być równie przyjemne. Powinieneś zrozumieć, że często Twój styl życia sprawia, że nie czujesz się zrelaksowany podczas seksu. Tak więc nagromadzony stres lub zmęczenie może spowodować, że orgazm będzie trudniejszy, a nawet niemożliwy. Niemniej jednak może to przekształcić się w błędne koło, jeśli myślisz tylko o orgazmie i jeśli uważasz, że seks jest satysfakcjonujący tylko wtedy, gdy kończy się jednym i tym samym. W rzeczywistości stres i frustracja mogą powstrzymać cię przed osiągnięciem orgazmu, co tylko zestresuje cię jeszcze bardziej. W ten sposób po prostu zwiększysz poziom swojej seksualnej frustracji. Dlatego też najlepiej jest skupić się na kolejnych etapach kontaktu i cieszyć się nimi. Począwszy od gry wstępnej poprzez przytulanie się i późniejsze stosunki. W końcu nadejdzie orgazm w sposób naturalny. Poproś o pomoc, jeśli wystąpią u Ciebie jakiekolwiek zaburzenia natury seksualnej. W wielu przypadkach występują problemy seksualne związane z pewnymi dysfunkcjami. Z jednej strony, w przypadku mężczyzn, najczęstszymi problemami są zaburzenia erekcji i przedwczesny wytrysk. Z drugiej strony, w przypadku kobiet, najczęściej występują pochwica, anorgazmia i zespół hipoaktywnego pożądania seksualnego, angielski Hypoactive Sexual Desire Disorder, HSDD. Chociaż te dysfunkcje mogą mieć fizyczną przyczynę, wszystkie z nich są związane ze stresem, lękiem i zaburzeniami nastroju. Z tego też powodu, jeśli występują u Was także inne problemy, powinieneś najpierw udać się do specjalisty, a później spróbować terapii seksualnej jako para. Korzyści z takiej terapii mogą być bardzo pozytywne i pomóc rozwiązać Twoje problemy. Pomogą ci one poprawić swoje życie seksualne i uzupełnić edukację seksualną przy jednoczesnej pracy nad indywidualnymi problemami. Chodzi o to, aby cieszyć się dobrym samopoczuciem zarówno podczas intymnych chwil, jak i poza nimi.